Republika po południu. Kontynuujemy nasz program. Przyjrzymy się temu, co dzieje się w polityce polskiej, głównie w polityce polskiej, ale tym razem będziemy korzystać ze zdania i doświadczenia naszych gości, którzy są naukowcami i specjalistami w swoich dziedzinach. Witam u nas w studiu pan profesor Henryk Domański. Kłaniam się nisko, panie profesorze. Pan doktor Andrzej Anusz, witam również. Dzień dobry, witam. A na łączach jest z nami profesor Mieczysław Ryba. Witam również, panie profesorze. Dzień dobry. Ja tutaj, zanim rozpoczęliśmy jeszcze program, przywołałem znaną chyba wszystkim naszym rodakom wypowiedź, którą poeta włożył w usta jednego z swoich bohaterów. Listopad dla Polaków niebezpieczna pora i rzeczywiście od przynajmniej kilku lat możemy obserwować takie wzmożenie, polityczne wzmożenie społeczne. Mnóstwo emocji, nie zawsze są to emocje pozytywne. Dużo emocji negatywnych obserwowaliśmy w zeszłym roku. Wiele wskazuje na to, że ten listopad również będzie dla nas takim trochę niebezpiecznym politycznie miesiącem. Mam na myśli przede wszystkim 11 dzień listopada, Marsz Niepodległości. Organizatorzy marszu przypomnieli kilka dni temu, że od początku, odkąd to wydarzenie ma miejsce, czyli już od 12 lat, są rzucane kłody pod nogi organizatorom, a ten marsz mimo wszystko, mimo tych kłód zawsze przechodzi. Dlaczego ten marsz, bo to pytanie też się pojawia, dlaczego ten marsz, który powinien Polaków jednoczyć, powinien być takim wydarzeniem pięknym, jest taką linią podziału? Dlaczego te kłody są rzucane, panie profesorze? Nasuwa od razu uwaga, że to jest chichot historii, bo marsz zaczął być, myślę, traktowany już jako pewna norma. 11 listopada w Warszawie, coś porównywalnego z obchodami odzyskania niepodległości przed wojną. I chyba powoli to zaczęło narastać. Zaczęło być akceptowane. Tymczasem od pewnego czasu stało się narzędziem walki politycznej w większym stopniu niż do tej pory. Tak, z jednej strony coraz więcej ludzi szło tam po prostu dla poprawy samopoczucia, czy nawet niekoniecznie dla z potrzeby tak zwanego czegoś takiego, co nazywamy patriotyzmem, tylko po prostu jako uroczystość, jako coś, w czym trzeba uczestniczyć. I to sprawia przyjemność. Natomiast od jakiegoś czasu przeciwnie. Jeżeli chodzi o to niebezpieczeństwo listopadowe, czyli 11 listopada, to ja myślę, że tu jest niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi o wizerunek Polski przede wszystkim, bo jeżeli on zostanie wykorzystany tak, jak ma być wykorzystany do narzucania takiej interpretacji wizerunku Polski, że w Warszawie właśnie taki marsz organizowany przez siły narodowe, które kojarzone mogą być przenoszone za granicę jako coś, co się kojarzy z endecją polską, a siłami narodowo-radykalnymi, słowo faszyzujące rzucane jest od czasu do czasu przez partie opozycyjne. No wprost nawet faszyści. Mówi się nie faszyzujące, ale wprost to ja padają myślę, oskarżenia że, faszyści. To ja myślę, że tego, jeżeli już się mamy obawiać najbardziej, to właśnie tego, że to będzie potraktowane jako kolejny element takiego wizerunku i obozu rządzącego, że on sobie już nie radzi w ogóle z demokracją i że trzeba coś zrobić. No to coś to albo najlepiej jakoś tak niech Unia spowoduje, żeby rzeczywiście doszło do może przyspieszonych wyborów. Unia oczywiście tego nie spowoduje, ale może Polskę karać właśnie. Kolejny argument za tym wszystkim, o czym wiemy. Więc takie nasuwa się tego typu refleksja i chyba więcej oryginalnego nic nie da. Polska, chory człowiek Europy, tak? Taki obraz może być kreowany między innymi poprzez ukazanie tego marszu w jakimś dziwnym świetle. Panie profesorze, pytam tutaj profesora Rybę, czy pan również dostrzega to niebezpieczeństwo malowania obrazu Polski jako chorego człowieka Europy? Tak, no bo to się dzieje. Przypomnijmy ostatnią debatę w Parlamencie Europejskim, no to widać, jakie opinie o Polsce panują. Wydaje mi się, że Rafał Trzaskowski w ten sposób, reagując na ten marsz, mówi o reakcjach prawnych, chciałby zaostrzenia, no bo wiadomym jest, że wtedy będzie ten wizerunek mógł być tak pokazywany. Natomiast no, proszę zwrócić uwagę, że jeśli te marsze są liczne i mówi się i zarzuca Polsce, że to nie jest demokratyczne, no to kim są ci ludzie? To są wyjęci spoza tego, co zwiemy demokracją, możliwością wyboru, decydowania o Polsce i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, to
pan Weber właśnie w Parlamencie Europejskim wskazał, że ci demonstranci, co byli przy Donaldzie Tusku, notabene pamiętajmy, tam wulgaryzmy różnego typu w hasłach noszonych były niewyobrażalne, ale twierdzono, że to jest właśnie obraz demokracji, a jeśli ktoś idzie pod białym i biało-czerwoną flagą, to jest objaw faszyzmu. No to niestety jest narracja, a nie prawda. Natomiast pamiętajmy, że tu wydaje się jest taki fundamentalny spór. Pytanie, kto jest chorym człowiekiem Europy? Czy na przykład chorym człowiekiem Europy są te kraje, które, nie wiem, prowadzą w tej chwili już rozważają co do ustawy o surrogacji dla par homoseksualnych, czy te, które stoją na gruncie jakichś tradycyjnych zasad patriotyzmu, tam nie wiem, chrześcijaństwa i tak dalej, i tak dalej. To jest problem. Natomiast wydaje się, że jest jakieś poczucie w społeczeństwie, że z tą suwerennością jest coś nie tak, że ona jednak coraz bardziej jest zagrożona. Więc myślę, że ta mobilizacja, która narastała przecież z roku na rok i po jednej, i po drugiej stronie, ale w tym wypadku mówimy o Marszu Niepodległości, też pokazuje, że problem realnie jest doświadczany społecznie i że o tej niepodległości się dyskutuje już nie na poziomie tylko uczcijmy rocznicę, ale na poziomie zacznijmy jej bronić. Te działania podejmowane przez, nazwijmy to zbiorczo, przeciwników Marszu Niepodległości, idei Marszu Niepodległości, bywają czasem przeciwskuteczne. Ja przypominam sobie sam początek. Kilkanaście lat temu to była maleńka impreza, na którą przyszło pierwszy raz kilkaset osób, dosłownie kilkaset osób, i nikt by się o tym nie dowiedział tak naprawdę, bo cóż to jest kilkusetosobowa demonstracja w Warszawie, mieście, które oficjalnie liczy ponad 1,5 miliona mieszkańców, gdyby nie zabiegi Gazety Wyborczej. To Gazeta Wyborcza i Krytyka Polityczna w dużej mierze przyczyniły się do tego, że Marsz Niepodległości stał się w ogóle wydarzeniem jakimś. Oczywiście nie takie było ich założenie pierwotne, więc czy nie będzie tak, że te działania przeciwników i również te, o których obaj panowie profesorowie wspominali, te na arenie międzynarodowej, nie obrócą się w niwecz? Znaczy, tu ja bym powiedział, że mamy do czynienia ze swoistym fenomenem Marszu Niepodległości, dlatego że to jest inicjatywa przecież nie organizowana przez rząd, czy organizowana przez jakieś instytucje, nazwijmy to rządowe, czy samorządowe, publiczne, tylko to jest inicjatywa, która ona odpowiada na pewną potrzebę chwili, potrzebę społeczną, bo przecież ci ludzie, którzy przyjeżdżają od kilkunastu lat na ten marsz, oni nie są tam zwożeni na zasadzie z jakichś, nazwijmy to, z zakładów pracy. To jest ich po prostu dobra jakby wola. Oni mają, czują taką potrzebę wyrażenia 11 listopada właśnie kwestii suwerenności, niepodległości, świętowania w sposób radosny tego święta. I teraz pamiętajmy, w jakich okolicznościach ten marsz właśnie powstał. On powstał w momencie, kiedy przy władzy była koalicja Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, która zupełnie inaczej jakby te obchody Święta Niepodległości, one miały taką tak urzędniczy wręcz charakter. Przypomnijmy te próby jeszcze też i prezydentem Komorowskim. Już ten przysłowiowy, prawda, czekoladowy orzeł i tak dalej, to wszystko jakby miało miejsce. I w opozycji do tej narracji takiej oficjalnej powstał ten marsz. W związku z tym sądzę, że jeśli coś jest naturalne i odpowiada pewnej potrzebie społecznej, tym trudniej to będzie nawet przy pomocy prawnych różnych trików, z którymi w tej chwili mamy do czynienia, to ograniczyć czy uniemożliwić. Moim zdaniem ten marsz w takiej czy innej formule się odbędzie. Natomiast rzeczywiście istnieje pewne niebezpieczeństwo, że może dojść do pewnych prowokacji, próby wykorzystania tego marszu, tego, co się tam wydarzy, głównie właśnie w tej debacie w tej chwili Polska, Unia Europejska. To możemy niestety tego się spodziewać i to jest moim zdaniem bardzo prawdopodobne. Czy to jest jeszcze debata, jak pan doktor powiedział, Polska, Unia Europejska, czy jest to raczej rodzaj wojny? Ja spotkałem się z takimi opiniami, że Polska jest po części traktowana jako trochę zbuntowana prowincja, tak? Jak jakiś stan konfederacji.
federacki, który próbuje się oderwać, a w trosce o całość federacji prezydent Lincoln wysyła 300 tysięcy ochotników z bronią, żeby zbłąkane siostry z powrotem przywrócić. Tak? Taka analogia z wojną secesyjną w Stanach Zjednoczonych. Zaczęło się też od wymiany zdań, troski o całość Unii. Pytanie moje do pana profesora Ryby. Właśnie, wchodzimy w jakąś kolejną fazę tego spięcia między Polską a instytucjami unijnymi. W tym tygodniu mieliśmy do czynienia, no, w moim przynajmniej odczuciu, z eskalacją ze strony różnych instytucji, nacisku, presji na Polskę, kary nałożone przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Ja mam wrażenie, że to doszło już do takiej fazy kto kogo. I to pytanie kieruję również do pana profesora. Jak pan sądzi, jak to się wszystko może zakończyć? No może, jeśli to jest faza wojny, tak jak o tym metaforycznie mówił w słynnym wywiadzie Mateusz Morawiecki, no to jedna lub druga strona wygra lub będzie jakiś kompromis. Bo rzeczywiście tak jest, to są bezprecedensowe kary w całej historii Unii Europejskiej. Notabene bardzo wątpliwe, jeśli bierzemy pod uwagę kompetencje Trybunału Sprawiedliwości co do na przykład ustroju sądowego w Polsce. Więc widać też, że polski obóz rządowy chyba schodzi z tej linii takiej kompromisowej, bo to, że Mateusz Morawiecki zdecydował się puścić budżet, przypomnijmy, wiązany z tak zwaną praworządnością, czyli nie wetował go, że nawet uznawał to za sukces, że to wszystko będzie jakoś polubownie załatwione, no to widać, że to nie dało efektu. Wręcz przeciwnie, mamy do czynienia z eskalacją żądań, z eskalacją też nacisku. No takiej presji nie było, żeby jedna sędzia, prawda, chciała zamknąć Turów, czyli praktycznie no, doprowadzić do gigantycznego konfliktu społecznego w bardzo ważnej części Polski, a wyrok TSUE z kolei nakłada kary finansowe tak gigantyczne, że trudno po prostu wręcz pojąć, dlaczego milion, a nie miliard. No, można by miliard dziennie i też by był w tym byłaby w tym jakaś logika. Po prostu mamy do czynienia z pewną konfrontacją. Rzeczywiście ja bym to czytał próbą geopolitycznie, a nie prawnie, czyli próbą pacyfikacji tego rządu. Być może też nakierowanie na to, żeby ten rząd wymienić w bardzo szybkiej przyszłości dającej się przewidzieć, bo nie pasuje ten rząd i tak skonstruowane państwo, czy tak skonstruowana polityka do federalizującej się Europy. Nie pasuje w sensie, prawda, że Polska ma być tu ważnym podmiotem, no to nie ma być w Mitteleuropie ważnym podmiotem i nie pasuje w sensie ideologicznym. To znaczy Polska tęczowa, gdyby marsz 11 listopada był pod sztandarem tęczy, to byłoby cudownie. Choćby nie wiem tam, jakie wulgaryzmy padały i jakie, prawda, obrażania ludzi i poniewierania w sensie słownym. Natomiast marsz pod biało-czerwoną flagą będzie faszystowski. No to jest jednak, to pokazuje w ogromnej mierze, w którym kierunku Unia Europejska idzie. Panie doktorze, to samo pytanie, kto kawo, jak mawiał Włodzimierz Ilicz Lenin, jak to się skończy? Znaczy ja myślę, że to Polska jest takim swoistym polem doświadczalnym pewnej operacji związanej z tym, że mamy do czynienia z próbą powiększenia kompetencji organów prawnych Unii Europejskiej, które te kompetencje próbują przenieść z funkcji prawnej na funkcję polityczną. I ja myślę, że od ładnych paru miesięcy Polska jest takim polem właśnie doświadczalnym. No, myślę, że nie wybrana bardzo precyzyjnie, dlatego że no, powiedzmy jako państwo największe regionu, Grupa Wyszehradzka, państwo Europa Środkowo-Wschodnia. I w związku z tym w momencie, kiedy tutaj nazwijmy to by przeszło, sądzę, gdybyśmy tak to, no, zgodzili się na to polskie władze tak naprawdę bez żadnego oporu, no byłoby istniałoby takie domniemanie, że tak naprawdę moglibyśmy przejść w formule funkcjonowania Unii Europejskiej do zupełnie nowej jakości. Moim zdaniem to zostało zablokowane. Mamy oczywiście w tej chwili pewien spór, do czego zaraz przejdę, między Polską a Brukselą. Natomiast ten polski opór w dużym stopniu wywołał już wielką dyskusję o granice suwerenności państw relacje między strukturami Unii, definicja suwerenności państw w ramach Unii. To zresztą już widać, to się stało bardzo ważny element kampanii wyborczej we Francji prezydenckiej. To jest już bardzo, bardzo, bardzo w tej chwili
głośna sprawa i w tej chwili ta cała dyskusja tak naprawdę przechodzi na inne państwa, też w Hiszpanii i moim zdaniem to będzie bardzo ciekawa dyskusja, która czeka w ogóle Unię Europejską w najbliższym czasie. I tutaj myślę, że z tego punktu widzenia stanowisko polskiego rządu to nie było tylko stanowisko partykularne, nazwijmy to w interesie obrony naszych interesów jako państwa polskiego, tylko tak naprawdę było to stanowisko, które przyczyni się do tej dyskusji, która pokaże nam, w jaką stronę Unia Europejska, jako całość pójdzie. Myślę, że to jest jakaś pewna próba pewnego przesilenia w Unii Europejskiej. Nie ulega też wątpliwości, że w państwach ważnych Unii Europejskiej mamy do czynienia z wyborami, które mogą przynieść pewne bardzo istotne rozstrzygnięcia. Ale to jest i Włochy, to jest i Hiszpania, i to jest Francja. I teraz, jeśli chodzi o Francję, mamy bardzo, moim zdaniem, ciekawą sytuację, jeśli mówimy o tych relacjach Polski z Unią. Mamy, moim zdaniem, zupełnie nowe otwarcie w relacjach polsko-francuskich. To znaczy jednak spotkanie premiera Morawieckiego przy okazji szczytu w Brukseli z prezydentem Macronem. I później, 3 dni później wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Paryżu i też spotkanie z prezydentem Macronem. I kontekst jasny, czyli próba sojuszu strategicznego w sensie w sprawach energetyki. My bardzo potrzebujemy tej energii taniej. Francja ma, elektrownie atomowe, ma całe technologie właśnie te energetyczne, które chce sprzedawać. To po pierwsze, a po drugie, Francja też już widać było w Brukseli, że zarówno Angela Merkel, jak i Macron, jednak oni się przyczynili do tego, że w Brukseli premier Morawiecki wrócił bez decyzji tam jakiejś zamykającej. To znaczy tak naprawdę rząd polski dostał kilka miesięcy czasu na sprawę wyjaśnienia relacji na przykład z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I teraz ta milionowa kara, którą TSUE na Polskę narzuciło. Moim zdaniem to świadczy o tym, że tak naprawdę premier Morawiecki już zadeklarował, że polski rząd przygotowuje i tak niezależnie od tego likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Moim zdaniem TSUE wie, że dojdzie do kompromisu politycznego. Niejako chce postawić pieczątkę na tym, że rząd polski w taki czy inny sposób może trochę szybciej tą sprawę rozstrzygnie i powie, że prawda, ten organ europejski tak jest, przyniósł jakby efekt. Natomiast z punktu widzenia Polski po szczycie brukselskim Morawiecki wrócił, w moim przekonaniu, z otwarciem nowym politycznym, które daje szansę na kompromis. Panie profesorze? A jakie jest pytanie? Czy tutaj pan doktor wymienił kilka atutów, argumentów, które są po polskiej stronie, że nie jesteśmy tacy osamotnieni w tym sporze z instytucjami unijnymi? Czy rzeczywiście, pana zdaniem, też mamy jakieś atuty, mamy jakieś asy jeszcze, może chociaż króle, może chociaż damy do wyłożenia na stół, czy też jesteśmy w tym starciu spychani gdzieś do narożnika? Obawiam się, że raczej to drugie. Patrzeć generalnie i zaczynając od pańskiego pytania, Polska nie chce secesji z Europy. Ja bym to raczej porównał do takiej sytuacji, że w gruncie rzeczy intencjonalnie albo nieintencjonalnie idzie to w kierunku dominacji Niemiec. Niemcy w tej chwili podbijają Europę, tylko że nie militarnie, tak jak robili dwukrotnie, im się to nie udało, ale to jest najlepszy sposób, żeby to zrobić w tej chwili. To idzie w tym kierunku. Niemcy dominują, zdominowali Francję. Brexit spowodował, że zostali sami na polu boju i myślę, że nie jest to dokonywane właśnie intencjonalnie, ale oni mają wszystkie predyspozycje, żeby rządzić w Europie. Polska odstaje od tego, tej strategii, od tego narusza ten wizerunek i w związku z tym my z Niemcami nie wygramy. Obawiam się też, że nie będziemy mieli takich sojuszników, którzy są w stanie z Niemcami wygrać po stronie Niemców. Może po naszej stronie w pewnym momencie może stanąć Francja. Też nie wiadomo w jaki sposób. Być może te wzmożone kontakty, ale to w ciągu ostatnich dosłownie dni między Francją a Polską wynikają z wyborów prezydenckich. Najprawdopodobniej. Ale nie należy, prawda, tutaj mieć złudzeń co do tego, że to będzie kontynuacja. Mamy doskonałe przykłady z historii, w jaki sposób Francja potrafi traktować swoich sojuszników. Także ja myślę, że tutaj raczej mamy do czynienia tym razem z taką wojną, niemilitarną wojną, którą Niemcy wygrają. Albo, do,
albo, nie, albo dojdzie do rozbicia Unii Europejskiej, bo w tej chwili Unia Europejska podąża w tym kierunku. Wszystko to, co mówimy o federalizacji, to jest w gruncie rzeczy nie federalizacja. To słowo w ogóle, to porównywanie ze Stanami Zjednoczonymi jest w ogóle nieadekwatne w odniesieniu do Europy. Nigdy tutaj nie może być federalizacji. Te kraje różnią się kulturowo, językowo i pod każdym innym względem. Natomiast można zdominować przez wielki kraj, najsilniejszy gospodarczo, jakim są Niemcy, inne kraje. Już teraz przy wsparciu krajów Beneluxu, czyli Starej Unii, trudno im będzie się przeciwstawić. Kraje skandynawskie nie, no na pewno w tej sytuacji. Austria tak samo będzie. Kraje śródziemnomorskie, kraje południa są za siedzą im w kieszeni, po pierwsze. Grecja, no. Jest dobrym przykładem. A Włochy w dużej mierze też siedzą w niemieckiej kieszeni. Panie profesorze, powiedział pan, federacja nie jest słowem adekwatnym. Czy w takim razie słowo imperium byłoby bardziej adekwatne? No imperium raczej nie. Od no to... impero włoskie, rzymskiego, łacińskiego imperium czasownika jest, to jest rozkazywać. To byłoby bardzo specyficzne imperium, demokratyczne imperium. Czy jest możliwe demokratyczne imperium? No jeżeli demokracja jest tylko fasadą. Demokracja przeżywa przecież kryzys. Przecież imperium rzymskie było cały czas republiką, tak? Formalnie było republiką. Dawno rządził tam Cezar, po a było imperium? Republiką. Cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego jest lepszym porównaniem. No Niemcy może by chcieli bardziej używać Mittel Europa, do tego się pojęcie odwoływać. Panowie, wróćmy do spraw już teraz czysto polskich, chociaż one mają związek z Europą, z bezpieczeństwem europejskim. Ustawa o obronie ojczyzny. To jest na razie pewien szkic, projekt, który został zaprezentowany. Moją uwagę zwróciła reakcja mediów związanych z szeroko rozumianą opozycją totalną. To znaczy mniej, czy czasem w ogóle nie analizowano tych punktów ustawy, a kto przysypiał, kto był zmęczony, kto miał zegarek założony, kto nie miał zegarka. Czy to jest właściwa postawa? Co możemy odczytać z takiej postawy, no, części sceny politycznej, panie doktorze? Myślę, że tutaj mamy do czynienia, to jest kilka elementów. Znaczy, po pierwsze, rzeczywiście opozycja zwróciła uwagę na postawę i udział w tej konferencji wicepremiera, prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Z drugiej strony też nie ulega żadnej wątpliwości, że ta prezentacja tej ustawy jest niejako pewnym podsumowaniem roli i funkcji i pracy wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego w rządzie. On zapowiedział, że w ciągu, no, do końca roku z rządu odejdzie, tak naprawdę poświęci się pilnowaniu spraw partii w nadchodzących wyborach. Niezależnie, czy to wybory będą w konstytucyjnym terminie, czy one będą wcześniej. Prezes Kaczyński jakby wraca na Nowogrodzką, tak symbolicznie można powiedzieć. Tam będzie 100% swojej aktywności poświęcał budowie, przygotowaniu partii przed wyborami i budowaniu koalicji przed tymi wyborami. I teraz kwestia samej merytorycznej zawartości tej ustawy. No oczywiście ta ustawa jakby odpowiada, to jest między innymi to, o czym my przed chwilą żeśmy rozmawiali, to znaczy na poczucie też zagrożenia Polski w związku z tym, z tymi nowymi wyzwaniami geopolitycznymi. No nie ma co ukrywać. Po 30 latach, nazwijmy to, swoistej naprawdę sielanki, jeśli tak można powiedzieć, w historii Polski od czasu, myślę, że ma najlepszego w relacjach zagranicznych, no ta mapa świata, geopolityka światowa się zmienia. W związku z tym i to się zmienia z punktu widzenia naszych interesów, interesów Polski, niekorzystnie. W związku z tym pewną odpowiedzią na to w sposób naturalny powinno być wzmocnienie pewnych elementów jakby struktury państwa i tym ważnym elementem jest kwestia obronności. I w związku z tym to jest moim zdaniem odpowiedź na tą całą sytuację geopolityczną, na zagrożenia ze strony Rosji, nowe relacje między Stanami a Chinami, prawda, rola Niemiec właśnie w Europie, przecież a Stany Zjednoczone już inaczej patrzą na Niemcy właśnie przez pryzmat, o czym pan mówił też pan profesor, że to oni chcą mieć jednego mocnego partnera i wybrali, to mają być Niemcy w Europie, prawda, w związku z tym po odejściu zwłaszcza Wielkiej Brytanii, ten układ w tej polityce europejskiej z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych się bardzo zmienił. W związku z tym naturalną odpowiedzią jest przygotowanie państwa polskiego do tych nowych wyzwań, no i to jest zwiększenie pieniędzy
na obronność, zwiększenie w ogóle liczby żołnierzy. To są moim zdaniem oczywiste, podstawowe próby odpowiedzi na zagrożenia, które w tej chwili przed Polską stoją. Panie profesorze, jakie jest w naszym społeczeństwie poczucie bezpieczeństwa i potrzeb związanych z obronnością, z bezpieczeństwem? Czy po reakcjach na prezentację tego projektu możemy już coś wnioskować? Bo część opozycji mówiła wprost, po co pieniądze na wojsko, lepiej wydać na biedne dzieci, na szpitale, na tego rodzaju sprawy. Wydaje się, że no tutaj można hipotezy tylko snuć, że jeżeli Polacy interesują się polityką, interesują się tymi zagrożeniami geopolitycznymi, o których to była mowa, to tego typu ustawa raczej wzmacnia obóz rządzący, jeżeli chodzi o ewentualne poparcie. Dla opozycji natomiast, bo od tego żeśmy zaczęli, myślę, że to będzie kolejny element krytyki rządu. Po pierwsze, opozycja krytykuje rząd za wszystko. Ja myślę, bo oczywiście mam na myśli Koalicję Obywatelską, a nie tam, prawda, Konfederację czy PSL. Ruch Hołowni, powiedzmy, to zupełnie co innego. Ale głównie, tutaj głównym argumentem będzie to, że w gruncie rzeczy PiS zmierza, Jarosław Kaczyński będzie tu symbolem, w kierunku dyktatury. Wojsko będzie się kojarzyło z próbą narzucenia siłą, czy trzymania w rezerwie wojska na wszelki wypadek, gdyby się tak zdarzyło, że na przykład wzrosłoby poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, czy jakiejś innej typu formacji, co wydaje się w tej chwili nieprawdopodobne z wielu powodów, prawda? Ale to jest nieważne, bo opozycja zawsze się będzie posługiwała takim argumentem i on jest chwytliwy dla części społeczeństwa polskiego. Myślę tutaj cały czas o tych niezdecydowanych, na kogo głosować. Oczywiście nie jest to elektorat PiSu. Elektoratu Platformy nie trzeba przekonywać. Także porównanie, jeszcze tutaj brakuje porównania Jarosława Kaczyńskiego z Piłsudskim, który przywiązywał niezwykłą wagę przecież do wojska, był stale ministrem spraw wojskowych od samego początku i właściwie było to dla niego ważniejsze niż cokolwiek. Tak jest. Czyli wojsko równa się dyktatura w takiej prostej propagandzie politycznej. Panie profesorze, pytanie do profesora Ryby, a jak pan ocenia tą ustawę i jej odbiór społeczny? No to przypominają się czasy saskie, pamiętajmy, i późniejsze, kiedy część szlachty uważała, że król nie może mieć silnej armii, ponieważ będzie łamał złotą wolność i będzie wprowadzał monarchię absolutną. No czym się to skończyło, każdy wie. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę, merytorycznie rzecz ujmując, czy potrzebna jest taka ustawa, najlepiej mówią o tym wojskowi, że bardzo. Oczywiście zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Bardzo w sensie wielorakim, bo jeśli my na przykład chcemy mówić o rozwoju gospodarczym, to i nie zapewnimy bezpieczeństwa, nie wiem, na przykład w cyberprzestrzeni, nie zabezpieczymy się przed atakami na przykład rosyjskimi w nasz sektor energetyczny, czy przesyłu energii, nasz paliwowy sektor, no w cokolwiek, bankowy i tak dalej, to ani nie będziemy atrakcyjni inwestycyjnie, ani nie będziemy, prawda, mogli tutaj mieć samodzielności gospodarczej, a o naszych losach rzeczywiście, o tym, co w tej przestrzeni można zrobić, a co nie i czy tu będzie strefa bezpieczeństwa, czy nie, będą negocjowali Niemcy z Rosjanami, Berlin z Moskwą, więc tu nie ma miejsca na słabe państwo w tym względzie, więc jeśli na nowoczesne technologie, na wzmocnienie armii szłyby pieniądze, to idą zarazem na gospodarkę, na naszą przyszłość, na wszystko, co zwiemy szeroko rozumianym życiem społecznym. No każdy, kto czyta jakkolwiek geopolitykę, to wie, o co tutaj się, o co chodzi. Proszę zwrócić uwagę, że jest duże zainteresowanie w pewnych przestrzeniach takich, nazwijmy elitarnych, Polski geopolityką. Proszę zwrócić uwagę, jak na przykład ten think tank Strategy and Future, taki apolityczny, apartyjny, jaką popularnością się cieszy. Więc to jest, moim zdaniem, opozycja na tym nie zyska, więcej niż ma. Oczywiście ta część elektoratu będzie mówić tak, lepiej na chore dzieci dać niż na bezpieczeństwo, ale jednak instynkt jakiś samozachowawczy przeważa w Polsce. Natomiast jak to zrobić, to rzeczywiście jest ten spór i on jest już na poziomie eksperckim, nie mi rozstrzygać, które na przykład dr Bartosiak twierdzi, że armia mniejsza, ale bardzo technicznie zaawansowana w najnowocześniejsze technologie i sposoby zarządzania, czy armia jednak liczniejsza,
tak jak proponuje w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość, no i też rosnąca technologicznie, no ale to jest pewna różnica i myślę, że ta dyskusja będzie się toczyć i ona jest merytoryczna. Natomiast dyskusja, czy się wzmacniać i czy przed nami jest strumień różnych zagrożeń w wojnie hybrydowej, no to odpowiadać na to, wydaje mi się, byłoby odpowiadać na, mówić truizmy. Jeśli chcemy twierdzić, że no, bo wzmocni się Kaczyński, niech władza, niech Polska będzie słaba, no to jesteśmy w czasach saskich. Jeszcze raz mówię, źle się to skończyło. No rzeczywiście, tutaj to wspomnienie dwukrotne przez pana profesora czasów saskich daje nam chyba wszystkim do myślenia. Gdy pan profesor mówił o tym, że między Rosją a Niemcami nie ma miejsca na słabe państwo, mnie przypomniał się taki fragment z dzieła literackiego, jakim jest powieść Żeromskiego Wierna rzeka, gdzie jeden z bohaterów, Olbromski, mówi coś takiego: dostaliśmy się niczym między dwa kamienie młyńskie, między Rosję i Niemcy, i musimy albo stać się jeszcze twardsi od tych dwóch kamieni, albo nas zmielą na mąkę. Czasy idą ciekawe, zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Na pewno będzie co komentować. Bardzo panom dziękuję za wizytę w studiu, za cenne uwagi. Moimi państwa gośćmi byli profesor Henryk Domański i dr Andrzej Anusz tu u nas w studiu. Dziękuję. A na łączach profesor Mieczysław Ryba. Kłaniam się nisko. Również dziękuję. A u nas w studiu już niebawem Michał Trześniewski i serwis informacyjny.